1 stycznia 1945 roku powstał Urząd Bezpieczeństwa. Stalin powołał go 31 grudnia 1944 roku. 3000 wykonanych wyroków śmierci, 5000 wyroków zasądzonych. Sam Stalin śmiał się do Gomułki, że gdyby nie Rosja radziecka, to reakcja nakryłaby was czapkami, czyli nasi wyklęci. I tak by było, wciągnęliby jedną dziurką nosem tą całą swołocz. Mordowali, torturowali, robili okrutne rzeczy. 50 tysięcy osób zamordowali w ciągu około 10 lat. Dzisiaj obecnie tak zwany polski rząd w ciągu 2 lat wykończył ponad 200 tysięcy Polaków poprzez niedopuszczenie ich do opieki zdrowotnej. Ubecja, tamta ubecja, oprócz tego, że mordowała, to jeszcze budowała. Tak zwany polski rząd obecny, oprócz tego, że załatwił 4 razy tyle osób przez 2 lata, co tamten przez 10, to nadto jeszcze nic nie buduje, a jeno niszczy. Tym się różni tak zwany polski rząd obecny od ubecji. Na tle banderowskiej flagi stoi minister zdrowia i konsul generalna w Lwowie. Polka. Lwowie, czyli w Polsce. W obecnej Polsce. Lwów jest obecnie cały czas w Polsce. Według mnie. Nie obchodzi mnie, co robactwo sobie myśli, co robactwo sobie tam zalegalizowało. Lwów jest Polską. Nie było większych ogórników na świecie jak banderowcy i nie ma, do tej pory nie ma. W 2018 roku Sejm Polski przyjął ustawę, że symbole banderowskie, właśnie ta flaga jest symbolem banderowskim, ta czarno-czerwona, jest równa ze swastyką, z sierpem i młotem. Nie wolno takich rzeczy upubliczniać. I jak świadczy to o tych ludziach? Ubekom nie przyszłoby do głowy stać na tle swastyki. A ci to nawet, oni to mają gdzieś. Oni nawet chyba lubią te symbole banderowskie. I to, co teraz robią banderowcy, potrafią to, co mówiłem już wcześniej, przybić do krzyża Ruska i go podpalić. Żywce. W 14 roku w Odessie podrzynali urzędnikom gardła, wpychali tam szmaty, palili żywcem, tłukli rurami, mózgi wypływały. To im się podoba. Gdzie są Polacy? Nie słyszę weta. Zobaczcie, kraj, który poddał się bez jednego wystrzału. Największe leszcze, jakich w ogóle widziałem na świecie. Tam trochę wywiad angielski, tam z Heinrichem troszeczkę na ich terenie, ale to nie oni, to oni. Zobaczcie, jak ten, dobra, nazwijmy to naród czeski. Zobaczcie, jak protestuje. Naród, który poddał się bez jednego wystrzału. W porównaniu do narodu, który był najbardziej wykrwawionym narodem na świecie i najbardziej bohaterskim, do polskiego narodu. Porównajcie sobie. Mili, jeżeli Odra nie położyła tak zwanego obecnego rządu, to nic ich nie położy. Przypomnę, ich jest tylko kilkuset. Ich razem z tą policją, z tymi wszystkimi służbami, z tymi wszystkimi nierobami, tymi wszystkimi okupantami, może jest kilkaset tysięcy. Nas, dorosłych chłopaków, mężczyzn, w ogóle ludzi, Polaków, prawdziwych Polaków, nie mylić Polaków z Polaczkami. Z tym robactwem. Myślę, że jest 1 000 000. Wiecie, co to jest? O tak nakrylibyśmy ich czapkami. Pan Łozdoba i z panią Moskwo powiedzieli, że to algi złociste zatruli tę wodę. To nic, pani Moskwo z panem Łozdobą, że 5000 kolektorów dzięki wam jest wpuszczone w Odrę. Ja myślę, że tych kolektorów jest tam 15 000. Skoro wiecie o 5000, to jest 15 000. I powiem wam,
Jeżeli o tym wiecie i nic w tym kierunku nie robicie, to jest to wyłącznie, wiecie i będziecie wiedzieć, to jest wyłącznie wasza wina. Żadnych alg, to jest to wasza wina, wy pozwalacie na zatruwanie. I to nie jest tylko z Odrą, tak jest, mam wrażenie, z każdą rzeką w Polsce. Ta tragedia już nie zostanie naprawiona. Pizdy, które całe życie kręciły tylko filmy, jak złapać rapkę, jak złapać bziankę, jak zawiązać i kosytek, zaczęły kręcić filmy. Co one, oprócz tego, że nakręciły film, co te pizdy zrobiły? Mamy 600 tysięcy wędkarzy zalogowanych. Niezalogowanych pewnie będzie ponad milion. Co większość z tych 600 tysięcy zrobiło? Pytam się. Powiedziało, że ło jest źle? Co zrobiliście w swoim życiu, zanim nie była zatruta Wisła, Bóg i Odra? Siedzieliście na zebraniach, dyskutowaliście o tym, że trzeba zrobić zawody i co to pomogło przyrodzie. Niestety, muszę stwierdzić, że większość wędkarzy to są pizdy, których nie interesuje nic, tylko interesuje ich tylko to, żeby złowić rybę. Co wy przez całe swoje życie, część z was, wędkarzy, zrobiliście, żeby wesprzeć ekosystem? Nie mówię, że nie chodzi tylko o ryby. Oczywiście wśród nas wędkarzy są ludzie, którzy nie są pizdami. Są ludzie, którzy walczą. Są ludzie, którzy walczą publicznie, tak jak Sati. No więc Satiego nie mogę nazwać pizdą. Są takie pizdy, które jak zapłaciły te 280 czy tam 400 zł, bo w różnych okręgach są różne daniny, to już wszystko zrobiły. Dla mnie jesteście zwykłymi, nie tylko dla świata, pizdami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nic nie robicie w tym zakresie. Czy ktoś z was poszedł pod urząd i zaczął protestować? Do Wód Polskich, czy do jakiegoś tam Wydziału Ochrony Przyrody, Wydziału Ochrony Środowiska, czy pod nawet tam MSWiA, czy pod Ministerstwo Klimatu. Nie. A dlaczego? Bo nie umiecie się zebrać, bo jesteście pizdami. Umiecie tylko narzekać, a jeśli trzeba coś zrobić, to się boicie własnego cienia. Że jeżeli ktoś nie zapobiega przestępstwu, jest współwinny. Ja wam opowiem, co było w 1967 roku na ulicy Stalowej. Nie wiem, w jakim miesiącu żołnierz wraca z jednostki do domu. I tak był nawalony, że usiadł na tych schodach, słuchajcie, na klatce na tej Stalowej. A wcześniej dwóch tubylców wzięło sobie kurewkę. No ale, że nie chcieli jej brać do domu, to wzięli ją do piwnicy i tam ją łoją. Łoją, łoją i nagle ta kurewka nago wybiega na ulicę Stalową i zaczyna mordę drzeć. No i tego przyjeżdża milicja. Tamtych aresztuje dwóch, co ją łoili w piwnicy. No i aresztuje też biednego chłopaka, który spał na tych schodach. Ale ten chłopak dopiero ocknął się na Cyryla. Nie wie, o co chodzi. Nie przeszkadzało to wymiarowi sprawiedliwości wlepić mu 8 lat. Za co? Za nieudzielenie pomocy. No ja rozumiem, że niewinny chłopak dostał 8 lat. Tamci oczywiście dostali pewnie po 15, nie pamiętam teraz, chyba po 15 za gwałt. No jak można kurwę zgwałcić? Także mili, no tutaj akurat tą sytuację, prawdziwą sytuację przytaczam, ale nieudzielenie wsparcia, nieudzielenie pomocy, kiedy widzicie, że jest syfilis, że... No, czujecie pizdę? Zamiast pozbierać trochę śmieci, to pizda kwoczy. Jak trzeba walczyć? Bierzcie kamery, zawieszajcie, co ja wam będę mówił. Upubliczniajcie to. No bo tam pójdziecie do służb, to nic z tego nie będzie. Oczywiście są służby w Polsce, które działają, które by się zajęły, ale zazwyczaj w Polsce służby nie działają. Prosty przykład, mili, ludzie widzą teren otoczony taśmą,
a tam łowienie na prąd, łowienie na pupy i łowienie na sieć. Mundurki, słuchajcie, na żerdziach, gorzała, pijaństwo i żarcie. Wyobrażacie sobie? Ktoś chce podejść, nie ma wejścia. Jak to nie ma wejścia? Co to znaczy nie ma wejścia? No nie było mnie tam. No i rozmawiam z człowiekiem, ja mówię, no to będziesz świadczył? Ale to małe miasto, ale to... No to jeżeli jesteście pizdami, to wybaczcie, nic z tego nie będzie. A okupant niestety na tym bazuje. Bazuje na tym, że część Polaków jest pizdami. Dlatego nic z tego nie będzie. Na pewnym odcinku Wisły żaden kłusownik nie wpłynie. Dlaczego? Dlatego, że jest tam człowiek, który nie pozwala. Ale co ciekawe, że służby nie ganiają tych kłusoli, którzy od dekad robią to samo. Od dekad powtarzam. Nie od 10 lat, od dekad. Tylko właśnie wyganiają i non-stop siedzą na grzbiecie tego człowieka. Człowieku, powiedz im, że jeżeli jeszcze raz będą się do ciebie czepiać, to przedstawimy fakty publicznie przed kamerą. W jaki sposób to oczernia się niewinnych ludzi, mówiąc kłamstwa i narażając ich na utratę zdrowia, utratę materialną, co już zostało dokonane, i utratę życia. No ja się nie boję. Ale zapowiedz im to, że jeszcze raz, jeśli cię zaczną nachodzić, to zadzwonisz do mnie, ja przyjadę do ciebie i nakręcimy film. Jak to wyglądało tutaj, w Warszawie? Były to kryminogenne czyny, za które grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ale po prostu wystarczy się nie bać. Jeśli się boisz, to już przegrałeś, pamiętaj. Nas jest 600 tysięcy wędkarzy. Co to jest za liczba? Wyobraźcie sobie, że mały człowiek, który jest nikim i ta ziemia polska go pochowa jako nikogo, on w wyborach parlamentarnych uzyskał 250 tysięcy głosów. To był rekord. My, jako 600 tysięczna armia, możemy przewrócić tutaj wszystko. Ja już nie mówię w zakresie ekosystemu, ale w zakresie całej Polski. Ale niestety jesteście po części pizdami, dlatego nigdy się to nie zdarzy. I nie możecie zrzucać odpowiedzialności na to, na tamto. Zrzućcie odpowiedzialność na pizdy, czyli na siebie. Bo na podorędziu jest wzięcie władzy w całym zakresie, żeby przejąć władzę, żeby rozliczyć tych łupieżców ze wszystkiego, pozabierać im majątki, wprowadzić karę śmierci i zrobić tak, jak powinno się zrobić. Przewrócić system od samorządów aż do Sądu Najwyższego. Oczywiście poprzez politykę, parlament, Sejm, Senat i tak dalej. Zlikwidować w ogóle ten Senat, ograniczyć do 50 posłów Sejm. No, ale to już są rzeczy drobiazgowe. Prowadzić obozy ciężkiej pracy. Nie więzienia, obozy ciężkiej pracy. I rozbieralnie na narządy dla gwałcicieli, pedofilów i morderców. A dla reszty obozy ciężkiej pracy. To wszystko w tym zakresie. Można w przeciągu kilku miesięcy
przewrócić tak władzę, że wszyscy będą krzyczeli od Izraela przez Unię Europejską. Nawet i Putin będzie krzyczał, o Zełenskim nie wspomnę, bo gdybym tutaj przejął władzę, wszyscy Ukraińcy dostaliby tydzień czasu na opuszczenie tego kraju. Także reasumując dzisiaj film, większość z was to są pizdy z kutasami. Dziewczynom daruję, ale uwierzcie mi, że jest, jeszcze raz powtórzę, dużo więcej kobiet, które mają więcej odwagi i honoru i towaru w mózgu niż wy, pizdy, bo przez was jest tak, jak jest. Spójrzcie tylko, ile osób walczy. To są pojedyncze osoby, które można zauważyć w mediach. Ja nie mówię, bo są osoby, które walczą poza mediami, tak? Trzeba też im bić czoła. Ale generalnie świat składa się z pizdy. I zobaczcie, tutaj coś przygotowałem. Był taki wielki bohaterek. To nie jest żaden bohater. To, co mówi nowoczesna historia, odgrzebana, niewygodna dla tego, dla patosu tego wielkiego wodza, który skrył się podczas bitwy warszawskiej, o ile pamiętam, w Sulejówku, skrył się. Zresztą on oddał honory, oddał swoją władzę już przed bitwą warszawską, a tak naprawdę on sam się mianował jako marszałek. Ja się mianuję dzisiaj jako marszałek. Ja się mianuję dzisiaj za Kaczyńskiego. Przyjmujecie to? No to on się mianował sam marszałkiem. To był, jest nikt. To jest byt, który zasługuje na takie same potępienie jak Bandera, Hitler czy Stalin. I tym miłym akcentem kończę. Nie śmiecimy. Mili. Przypomnę, to Solidarność, nie wiem, czy było widać, Solidarność panu Józiowi. Życzyła wszystkiego najlepszego. Ja w tamtych czasach, w 1984 roku, też myślałem, że to był wielki polski wódz. Okazało się, że rujnował Polskę w taki sam sposób, jak rujnuje obecna władza. I gdyby jeszcze parę lat pożył, to prawdopodobnie tej Polski by nie było, tak jak jej nie będzie dzięki obecnej władzy. I chciałbym wam powiedzieć, że jest możliwość taka, żeby się odpiździć, tak jak odrobaczyć. Ktoś, kto jest pizdą, niekoniecznie musi zostać pizdą do końca życia. Ale zazwyczaj bywa tak, jak się pizdą urodziłeś, to ty kanarkiem nie będziesz. I niestety tak jest, ale wierzę, że część pizd z kutasami w niedługim czasie i w przyszłości stanie się mężczyznami i Polakami. Czego życzę serdecznie wszystkim pizdom. Do widzenia, pizdy. Cześć też, Polacy. Żegnam, chylę przed wami czoła. A pizdom trzy razy nie. Bye bye, pizdy.